każde państwo w Europie walczy o swoje. I pod pretekstem bardzo uwodzicielskiego hasła ekologii tak naprawdę odbieramy to i nie bez racji, że jest to przede wszystkim próba, jeżeli nie zablokowania, to przyhamowania, ograniczenia i uderzenia w polski przemysł meblarski. I tutaj fakty trzeba przypomnieć. To nie jest tak, że jest wycinka i mamy coraz mniej lasów. Przyrost masy drzewnej, wiek rębności, powierzchnia lasów w Polsce. To jest gospodarka, niestety. Zostawienie i ta homeostaza, ta równowaga, że człowiek się wycofa z wszystkiego, to melodia przeszłości. Tutaj w naszym Pomorskim mamy gigantyczny problem z bobrami. I zaraz przyjdą tu ekolodzy i będą protestować, nie dotykać bobrów. A jak będzie powódź i zaleje i będą straty i ofiary, to wtedy kto przyjedzie z telewizji? I kto będzie odpowiadał?